Witajcie, to znowu ja, Masz. A to kolejny odcinek mojej serii Let's Play Fallout New Vegas. Dobra, co ostatnio zrobiłem? Ostatnio, jak już wam pokazywałem w tym szybkim dograniu, udało mi się przekonać Pita oraz Chata, żeby nam pomogli. Oprócz tego sprzedałem wszystkie niepotrzebne przedmioty i dowiedziałem się jeszcze czegoś ciekawego o Wiktorze przy okazji rozmowy z czatem. Otóż Wiktor, jak się okazało, jest robotem należącym do pana House'a, czyli kolesia, który, jak pamiętacie, trzęsie całym New Vegas. Czyli na pewno będziemy mieli u niego dług u niego będziemy mieli. Przy okazji zobaczę, czy mogę tutaj coś zrobić, znaczy, czy stać mnie na coś. Znaczy, nie stać, czy... No, czy jestem w stanie coś zrobić tutaj. Nołki ścisłe, bo sobie dodałem trochę do naprawy, nie, do czegoś tam dodałem sobie. Mniejsza. O, trochę mi w uchu mam wodę, kurczę. Spłonka łuska. Dobra, daruję sobie bawienie się w to wszystko. Bo i tak nie znam się na tym dość dobrze. Co teraz chcieliśmy zrobić? Chcieliśmy teraz uratować Ringo, a przy okazji może pograć z nim w karawanę. Aczkolwiek wciąż nie do końca przejmę, co w tym chodzi. Bo karawana dostaliśmy właśnie w tym odcinku z lesie, który usunąłem, bo był kiepski. Dostawaliśmy talię do gry w karawanę, czyli to jest jakaś gra karciana, podobna do Blackjacka trochę, której sami składamy talię sobie, ale nie do końca wciąż wiem, jak to działa. Tak czy inaczej, idę teraz do tej tutaj pani, do Sunny Smiles, żeby jej powiedzieć, że udało mi się ludzi... Nie, to nie do niej miałem iść. Zaraz, do kogo miałem iść? Do Trudy? Czy do Ringo już od razu? Nie, chyba już muszę iść do Ringo. Zaraz zobaczę sobie, wyłączę sobie zadania. Pojedynek w mieście duchów. Wróć do Ringo, powiedz, że zgodziła się. No, okej. Okay. Pokaż miejsce, gdzie mamy iść. Mapa okolicy. A nie, mapa okolicy nic mi nie da. Dobra, idziemy. Pustkowia Mojave. W ogóle znalazłem wtedy, nie zwróciłem uwagi, ale przy tych żołnierzach znalazłem ciekawy pistolet, trochę lepszy od mojego. Karabin. Ile ma obrażeń karabin? 10. Tak, po prawdzie to te pistolety mają więcej obrażeń niż mój karabin. Dużo więcej. Tylko taka zaleta, że karabin jest dużo, dużo celniejszy, więc... Idziemy do Ringo. Na starej stacji benzynowej. I wygląda, że naprawdę Sunset Sarsaparilla zastąpiła Nuka-Colę. Aczkolwiek wciąż znajdujemy butelki po Nuka-Coli, ale samej Nuka-Coli już nie. Granda. Od ilu gier? 4 gier? 5 gier wyszło? I zawsze było Nuka-Cola była, a teraz jakaś Sunset Sarsaparilla. Co to ma być w ogóle? Co to jest? No dajcie spokój. Dobra. Jesteśmy tutaj, już wszystko obrabowałem. Tutaj ten worek też? O nie! O, przyda się. Kasa, łóżko, safe też. Rozmawiamy z Ringo. So what's going on? Did Sunny... Sunny jest z nami. Well, I guess that means we're ready. No, chcę zrobić coś innego. Chcę z tobą pograć w karty. What's the plan? Czy nie mogę? Dobra. Czyli idziemy się zabijać. Ilu? At least six. Joe Cobb included. A, spokojnie, poradzimy samym, co z nimi zrobił. Chodźmy. Oh, Easy Pete came through with the dynamite. Here's your supply. I'll be set up near the store. Zastanawiam się, czy użyć tego dynamitu, czy po prostu sprzedać go potem, bo jakoś nie odczuwam potrzeby używania dynamitu. O, już na mapie mam ich zaznaczonych wszystkich. Trójkę spokojnie rozwalimy sześciu. Mówię, samym ich rozwalił. Idę za Ringo. Tak będzie najlepiej.
A bo tak, bo my chcieliśmy urządzić zasadzkę, zdaje się, czyż nie? O proszę. Kto to jest? Howdy. Osadnik zwykły. Gdzie są kajdany? Już tu jest. Dobra. Strzelmy mu w łeb. Ale w łeb jest kiepsko. Dobra, mam naboje. Zabijemy go strzałami w łeb. Boom. I headshot jeszcze raz. Pięknie. Pięknie. O, uchylę się, znowu się schowam trochę, bo wyszedłem, tak? Za szybko biegają, kurde. Nie mogę ich trafić. Bez wadza. Tu jest jeden. Joe Cop. Zabiję cię. Silny jest. Wezmę może... Wezmę ten pistolet może, bo on jest, ma mocniejsze obrażenia. Gin ty. Wezmę go z bliska, zastrzelę. Gin. Jęk! Wow, wow, wiła. Dobrze. Kapsel, nabój, rewolwer. O, dobrze. Stealth Boy. Przyda się. Ubranie kajdaniarzy jakoś mnie nie pociąga. Zwykłe ubranie kajdaniarzy też jakoś mnie nie pociąga, ale naboje jak najbardziej. Teraz trochę luto. A ile to jest warte? 49. O, to wezmę sobie. Sprzedam najwyżej potem. Co jeszcze są? Jest, znowu są pod... Mają ten sam błąd, co miałem już parę razy. Nie wiem, o co w tym chodzi. Dobra. Zrobiłem... Nie! Nie! Kurde. Dobra. Nagram to potem. Znaczy, dogram zaraz. Dobra, wracamy do gry. W przenośni, jak i dosłownie. Zabiłem właśnie tych wszystkich kolesi. Ringo dał nam teraz 100 kapsli i podziękował. Nie mam za co. I'll stick around for a bit longer, but I'll be gone in a few days. Właśnie, karawany, nowe karawany. Czy przypadkiem one też nie były w pierwszym albo drugim Falloutie? Kocham, naprawdę kocham takie rzeczy. Bierz całość, bierz kapsle, styl zboja, łuski, rewolwer, ubranie też wezmę, sprzeda się, jak mówiłem. Gdzieś ustrzeliłem jeszcze jednego. Przy okazji stałem się wrogiem publicznym kajdaniarzy. Czyste ubranie. Jakoś nie pociąga mnie to. To też mi... O kurczę, wziąłem wszystko. Przepraszam. Wychodzi na to, że muszę iść już, lecieć. Zostałem nagle poinformowany. Więc skończę tutaj. Najwyżej dogram później. Tak, dogram później. Tutaj pozbieram jeszcze tylko, co z nich tam zostało. O, kowbojski już fajnie. Wyjście. Kajdaniarz. Pozbieram, jak mówiłem. Wszystko. Strzelba przedwojenna. Nie, fuj, takie czapki są brzydkie. Wow, tutaj też ktoś mu łeb odstrzelił. Dobra. To chyba wszyscy tutaj. I do zobaczenia. Do zobaczenia później. Dobra, jestem z powrotem. Dla was to było jedno cięcie, dla mnie 5 godzin, 6 godzin? Nie, dość dużo w każdym razie. Co miałem robić teraz? Dać im chwilę na przypomnienie sobie. Sprzedać rzeczy, to na pewno. Zagrać w karawanę, też. A potem zdaje się... Aha, muszę pogadać znowu z Ringo i z resztą mieszkańców. Może coś ciekawego będą ciekawego dla mnie mieli. A przy okazji chciałem jeszcze ugotować sobie trochę jedzenia, bo mówię, wziąłem trochę tych skilli, między innymi właśnie sztukę przetrwania. Zaraz aż sprawdzę, czy wziąłem sztukę przetrwania.
Wiesz, przetrwa... Nie, tylko 20. To nie, to nic mi jeszcze tu nie daje. Okej. Nic mi to na razie nie daje, więc nie będę próbował gotować. Ale posprzedaję mu rzeczy. Dobra. Czystura nieprawiana, że nie chcę tego. Dynamitu też nie chcę, nie lubię. O, to sobie wezmę, założę chyba. W ogóle, nie wiem czy wam wspominałem o tym, ale to, no. Dajcie mi chwilę, no nie mogę zebrać myśli. Czasami tak mam, że nie mogę zebrać myśli po prostu. Czasami tak mam, wybaczcie mi. Chodzi mi o to, że no i zdążyłem już zapomnieć wszystko. Wrócę się. A! Ubrania! Kajdaniarze, tak. Zakładając ubrania konkretnej frakcji, dostajemy dodatni jakby charakter, dodatnią reputację u tej frakcji, a ujemny charakter u przeciwnej frakcji. Czyli jakbym założył kajdaniarzy strój, to u nich miałbym przerąbane. Przy tym, że jest jeszcze z tego co pamiętam takie coś, że jeśli weźmiecie jakby pancerz, na który nie zasłużyliście, w sensie nie zrobiliście nic dla danego dla danej frakcji nic nie zrobiliście, a mimo to nosicie jej pancerz, to wtedy strażnicy będą was automatycznie atakować. Czyli to się opłaca i nie opłaca. Zwykli, rozumiecie, zwykli ludzie będą was jakby lubić bardziej, ale strażnicy będą wiedzieli, że nie jesteście od nich, będą was atakować. Nie jestem na tyle głupi, żeby sprzedać mu to, co mu ukradłem przed chwilą. Wow, temu kolesiowi ktoś odstrzelił głowę, dobrze. Dobra, to gdzie mamy teraz, gdzie chcemy iść? Może najpierw zobaczyć, jak to mój status wygląda. Idźcie, pokam sen, dobra, dosyć dobrze. Rewolwer, ten ma obrażenia 14, 10. Dobra. Nie mam żadnych modyfikacji. Trzymam sporo tych broni, na przykład jakby się amunicja skończyła, ale się nie zapowiada. Sloan, co to było to Sloan? Nie pamiętam. Good Springs, jestem lubianym człowiekiem w Good Springs. To jest pewnie... A nie, karmazynowa karawana tutaj? Dziwne. To jest Prym. Zadania wiodą mnie do Prym, zdaje się, czyż nie? Tak, wiodą mnie do Prym. O, ale głupi ten rewolwer. Aczkolwiek przejdę się najpierw do Ringo, bo wydaje mi się, że wciąż jeszcze siedzi tam w tej stacji benzynowej. I spróbuję z nim zagrać w te karawany. Bo naprawdę jestem ciekaw, jak to wygląda. Naprawdę jestem ciekaw. O, co tu jest? Obejdę tutaj dookoła, zobaczyć, może tu będzie coś ciekawego. Trzeba zawsze sprawdzać takie rzeczy, to się opłaca. Tylko w Morrowindzie to się nie opłacało. Znaczy, koniec końców też się opłacało, bo była frajda z gry. Ale naprawdę, bodajże w CD Action napisali, że bardzo trafne spostrzeżenie, że na końcu jakiegoś epickiego lochu w Morrowindzie mógł cię czekać stary sztylet i para skarpetek i nic więcej. Tak rzeczywiście było. Czyli Ringo tutaj nie ma. Pójdę do doktora się wyleczyć, bo mam trochę kapsli chyba. Kapsle, tak, mam trochę kapsli, więc mnie stać. Pójdę, zrobię, a co, a jak? Szlachta się bawi. Czy mogę to zamknąć? Wow, mogę zamknąć ze sobą bramę. Uleczymy się doktorka. Może kupię u niego jakieś leki. Wow, nie obrabowałem tej skrzyni? Kurczę. Przez przypadek wziąłem ten kubek. Dobra. Gdzie jest ten doktor tutaj? Szybko! Czy on zawsze siedzi u siebie w kuchni? Dobrze. Dobra, 50 kapsli. Łee, malutko, fajnie. I co teraz będzie robił? I co? Fajnie.
Okej, okay. Ciekawe. Myślałem, że po prostu strzyknie jakąś strzykawkę czy coś. Kupię u niego jeszcze jakieś prochy, jeśli można. Okej. Okay. O! Wow! Nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się, naprawdę. Chciałem kupić prochy, a ten tutaj, proszę... A nie, bo to moje rzeczy. Okej, okay. Dobra, dzięki. Fail. Już widzę, jak wszyscy tutaj się śmieją, tylko przecież on, sprzęt, on swój sprzęt ogląda tylko. Okej, okay, dobra. Haha. Dwa wezmę steampaki i torbę lekarską. Zatwierdź. Do widzenia. Teraz którym wyjść? Tutaj? Nie, zaraz, tam. Okej. Okay. I myślę, że do Prim wezmę szybką podróż. Albo najpierw zahaczę o źródła w Good Springs. Albo się na tam przejdę. Może znajdę jakieś gekony po drodze do zabicia. Chcę pójść do źródeł, żeby się napić. Bo to wiecie, darmowe picie się zawsze przydaje. Mógłbym obrabować te domy wszystkie, ale nie, już nie przesadzajmy. Aż tak zły nie jestem przecież. Wiedziałem, że przyjdzie jakiś taki moment, że nie będę wiedział, co mam mówić. Naprawdę. Idziemy napić się wody. Pasjonujące. Naprawdę. Może powinienem powiedzieć, jak bardzo podoba mi się ten system. Jestem hardcorem w tej grze. Ale już mówiłem to z 500 razy. Dziwne, że ciała nie znikają. Zawsze działały. Znikały. Uuu, fajnie. Jej! Wiadro piłka. Okej. Okay. Napiliśmy się trochę. I teraz idziemy do Good Springs. A właśnie, znaczy do Prim. Zobaczę przy okazji, ile mam punktów doświadczenia. Jeszcze trochę potrzebuję. No dobra. Trochę sobie będziemy musieli po ekspie. Bo myślałem, że może jak mało exa będzie, to szybko będę mógł sobie wbić te 5 poziomów do przetrwania. Bo mówię, bardzo szybko chcę zrobić to przetrwanie, żeby móc gotować w końcu jakieś rzeczy, bo tak wcinanie z surowego żarła jest trochę, nie poznaję tego miejsca. A, okej, okay, wiem. Tam iść nie ma sensu. Muszę iść tam, gdzie muszę iść. Czyli was, zobaczę od razu, jak to mój status. Okej, okay, status jest w porządku, więc zobaczę na zadaniach, gdzie mam tego kolesia. Mapa okolicy, w tamtą stronę, czyli musimy się tam zagłębić. Biorę karabin w dłonie. A załatwię od razu tych tam. A co, a jak? Właśnie, muszę założyć mi bajerancki kapelusz Desperado. Okej. Okay. Jak wygląda ten? Okej, okay. Ups. Wyszedłem poza ekran. Wygląda spoko. Tylko te okulary takie głupie. Zdejmie. Nie potrzebuję ich. Okej, okay. Teraz wyglądam episko, tak wam powiem. Weźmiemy ich z ukrycia. Mam nadzieję. Przydałby się tłumik, albo luneta, albo cokolwiek, co by zwiększyło szansę, żeby go trafić. Błagam, nie odwracaj się. Dobra, w ciało trafię go prawie na pewno. Ale najprawdopodobniej wtedy będzie miał obrażenia dodatkowe za atak zaskoczenia, więc strzelę go raz w ciało i dwa razy w łeb. Powinno wystarczyć. Wow, proszę, od razu. Nie wiedziałem, że tak będzie. Wow. Wow. Dynamit we mnie rzucają. Gdzie on zbieg teraz? Chwila. Broń. I teraz gin, chamie.
Śmieje ci się w twarz. Czaisz? W twarz. In the face. Pięknie. O! Dolary RNK. Ciekawe, bardzo ciekawe, nie powiem. Klucz do kół. Nie, jakoś mnie to nie jara. Steampack. Ubranie najemnika. Fajnie. Okej. Wyjście. A gdzie ten drugi? Tam. Chodź tutaj. Dynamit. Kapsel. Wow, bogaci, kurczę. Rzadko kiedy w zwykłym takim, z takiego zwykłego kolesia jest tak mnóstwo fajnych rzeczy. Wyjście. Dobra, jak już tu jestem, to od razu przeszukam to wszystko, co tu jest. Zabite dechami. No to chyba nie wejdę. Tu są jakieś baraki, pewnie byłych mieszkańców Prym. Co mam w skrzynce? Robimy aparat. Mogę tu wejść? Tak, to jest dom byłych mieszkańców Prym. I pewnie po prostu są jakoś obarykadowani i nie mogę do tutaj wejść bez jakoś, nie wiem, niszczenia sobie reputacji u RNK. Więc wolę też tutaj nie wchodzić. Jeszcze sprawdzę, czy ten. Posterunek szeryfa Prym. Dziwne. Nikogo nie ma. Wow. Grubo. No, im to już nie jest potrzebne, nie? nie chcę z tego pić. Biurko. Przedmiot pieniędzy. Juhu. Okej. Amunicja. Tak. Weź całość. Weź nabój. Tak. No jak już mówiłem, im to nie jest potrzebne, prawda? Prawda? Przyjdzie mnie. Powiedz, że nie. No tak to się robi w tej grze, no. Tak to się robi, po prostu. Po prostu tak to już jest. Partw kroficzny. Czy tam ktoś jest? Chyba mnie zauważył. Nie, teraz go nie zauważył. Ich tam jest więcej chyba. Właśnie zastanawiam mnie, jak to jest z levelowaniem przestępców, znaczy przeciwników w tej grze, bo w Oblivionie levelowali razem z tobą. Nie pamiętam jak to było w Falloutie Trójce, ale wydaje mi się, że jakoś podobne, więc ciekawi mnie, jak to jest tutaj. No jeszcze się zacięło, no. No gin! Ciągle wciskam C zamiast V. Dobra, to powinno zabić. No kurde. Pora się wycofać. Kiepsko. Bardzo kiepsko. Naprawdę bardzo kiepsko. To było taktycznie... Z mojej strony to było taktycznie idiotyczne. Że tak powiem. Dobra, gdzie jesteś? Teraz się zarzmę. No i co, i nie trafi już z takiej odległości. No, tak ma być. No. Dobra, biorę wszystko. Tutaj. Nawet hydra, co to jest hydra? Fajnie, podoba mi się. O, wziąłem znowu wszystko chyba przez przypadek. Taki odruch. Steampack przestaje działać. Wezmę jeszcze jednego. Tam coś jest, to jest jakieś kasino, nie? Lucky Steve. Ale to nie tam mam iść. Wow, widzą mnie, już mnie widzą. No jak to możliwe? To jest nie fair. A zobaczcie, czy rzeczywiście... Nie no, znacznie gorszy scenariusz. Bum, i jeszcze raz. Wow, fajnie. O, będę musiał naprawić swoją spluwę.
Dobra, chyba zabiłem wszystkich w okolicy. Gdzie w zasadzie mam iść? Przecież było napisane, że tutaj. Co nie? A, czyli mam iść do kasyna Vicky Evans. Okej. Tak, 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 tak. Tak, nie, tak, tak. Wyjście. Kasyno Vicky Evans, to jest to? Tak, to jest to. Przy okazji się ponaprawiam. I myślę, że będę niedługo kończył tutaj wszystko. Kończył będę odcinek ubranie wędrowca. A jak wygląda zawadiaki weterana? A jak wygląda ubranie weterana? O, tak samo, tylko że z takimi brudami. Jak wygląda zawadiaki? Wow, jeszcze fajniej. A poszukiwasz przygód? Nie, kiepsko. Wezmę zawadiaki, tak? Zawadiaka to był? Ten to jest w lepszym stanie. Tak, zawadiaki. I naprawimy. Przypominam, dla tych, którzy nie wiedzą, żeby naprawić coś, potrzebujemy... Potrzebujemy innych ubrań z tego samego rodzaju, innych rzeczy ogólnie tego samego rodzaju. Do tego bierzemy to, pach, pach. Co tam, mam mnóstwo pistoletów. Wezmę je też, ponaprawiam. Okej. I jak mogę się tu dostać? Czy mogę się dostać tędy? Nie za bardzo. O, tu jest wejście. Dobra. Tutaj też jest jakieś kasyno. Bizon Steve. Mnóstwo kasyn tutaj. W końcu są... No dobra, to Vegas, nie? No, co jest znowu, no? Jak będzie, jak mnie... No, dobra. Tak wam powiem, episkość mojej postaci nie zna granic jak dla mnie. Tak czy inaczej, będę już tutaj kończył. W następnym odcinku wejdziemy do kasyna i zobaczymy, co się tam dzieje. A ja epicko was pożegnam, mówiąc kciuki w górę, subskrypcje proszę, komentarze, wszystko po prostu. Czekam na was. Cześć, do zobaczenia w następnym odcinku.